szkoła nie powinna kojarzyć się dzieciom wyłącznie ze ślęczeniem przed książkami, ale także z pozbawioną niezdrowej rywalizacji zabawą. Z takiego założenia wyszli organizatorzy maratonu szósteczki. Owszem, niektórzy uczniowie co jakiś czas zapominali o tym, że mają się przede wszystkim dobrze bawić i sztafety traktowali jak eliminację do igrzysk olimpijskich, ale zaraz byli upominani przez nauczycieli. Tutaj jedyną dopuszczalną formą rywalizacji jest pokonywanie własnych ograniczeń. Nad okiełznaniem 600-osobowej grupy uczniów czuwał Krzysztof Karczewski, nauczyciel wychowania fizycznego. Każdy musi obowiązkowo zrobić jedno okrążenie. To jest jedna zmiana. Natomiast również też zachęcam cały czas wszystkich, żeby dodatkowo dołączali do poszczególnych zmian i zwiększali swoje limity, swoje możliwości, żeby każdy mógł coraz to nowe swoje granice pokonywać. Uważam, że widziałem z klas piątych chłopców, którzy już pobiegli ze 30 okrążeń. No to jest kawał drogi. No. I to jest, mówię, to fajna sprawa, bo wszyscy się energetyzują tym bieganiem. Mamy piękną pogodę, Bosia nam dzisiaj dopisała, ponieważ wczoraj tak żeśmy się trochę obawiali tej pogody dzisiejszej, ale jest dzisiaj ślicznie, fajnie. Ubiegłoroczny maraton szósteczki tak bardzo spodobał się uczniom, nauczycielom i rodzicom, że postanowili go kontynuować. O co chodzi, a o co nie chodzi w tej imprezie, wyjaśnia dyrektor placówki. W ten sposób przygotowujemy się do dłuższych biegów, do biegów, które na przykład będą w mieście w niedalekiej przyszłości, ale także poprzez to bieganie chcemy pokazać dzieciom, że można biegając fajnie się bawić, a nie tylko się ścigać. Nie tylko, żeby to była taka lekkoatletyka na mistrzowskim, olimpijskim poziomie, ale także, a głównie dla sportu, dla zdrowia. Cieszymy się, że wszyscy bierzemy udział w jednej sprawie i wszyscy razem przebiegniemy maraton. Nauczyciele i dyrektor szkoły biegali z uczniami. I to naprawdę nie jest tak źle. Dzisiaj to jest najfajniejsza radość dla dzieci, ponieważ ci nauczyciele są troszeczkę z innej strony przez te dzieciaki obserwowani. I naprawdę nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Uczniowie wciągnęli do zabawy swoich rodziców. Ojcowie starali się z całych sił, by latorośle nie musiały się ich wstydzić. Ruch to zdrowie i super mi się biegło. Wprawdzie dziecko lepiej biega jak tatuś, ale dobrze mi się biegało. Ale oczywiście trenował pan od ruchu. No tak, i to taki po południu i rano, żeby po prostu nadążyć nad tempem. Okazuje się, że wysiłek był opłacalny. Jestem dumny z tatusia. Mimo luźnej formuły wydarzenia, emocje czasem biorą górę. Szczególnie tuż przed startem. Czego obawiali się biegacze? Że nie dobiegnę, że będę taką miała zadyszkę, że stanę, że nie będę mogła dalej pobiec. W trakcie biegu nie zawsze jest lekko, łatwo i przyjemnie, ale satysfakcja ogromna. Jaką zadyszkę? Czy się zmęczyliście troszeczkę podczas biegu? Nie. A ja się zmęczyłem. Ale ja się nie zmęczyłem. Fajnie, troszkę się zmęczyłam. Tak. A jak bardzo jesteś zadowolona? Bardzo. Co myślisz o tym całym biegu? Że fajnie i fajnie, że taki bieg urządzili. Uczniowie szóstki chętnie podejmują rywalizację sportową i oddają się aktywności fizycznej z korzyścią dla zdrowia. Cieszą się z certyfikatów ukończenia biegu oraz nagród, które organizatorzy mogli dla nich przygotować dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego.